Witam, sklep wędkarski Trotka, ja nazywam się Kamil i chciałem dzisiaj Wam przedstawić zestaw do metod feedera. Często dostajemy zapytania na maila, telefonicznie, osobiście i tak samo w sklepie o to, jaki zestaw złożyć dla osoby początkującej lub dla osoby, która nie chce wydać za dużo na metod feeder, zaczynając przygodę z metod feederem. No oczywiście musimy zacząć wędka, kołowrotek, no cały zestaw składa się z kilku rzeczy, ale żeby pojechać na te ryby, żeby zacząć to wędkowanie, żeby sprawdzić, czy się nam to będzie podoba, nie trzeba tego nazbierać bardzo, bardzo dużo. Wystarczy parę podstawowych pozycji. I teraz tak, zaczynamy oczywiście od wędki, no bo podstawa. Mamy tutaj taką wędkę firmy Robinson, jest to Stinger Feeder, bardzo sprawdzona wędka. Ja ją polecam dla osoby początkującej, zaczynającej, ale to nie znaczy, że nie używają jej osoby bardziej doświadczone, bo sami jak organizujemy zawody, nieraz widzieliśmy, jak ktoś na nie holuje karpie i to nawet takie 5-7 kilo i nie było problemu. I teraz tak, ta wędka ma długość 3,30 i jest do 60 gram. Kosztuje 105 zł. To nie jest dużo. Mamy w zestawie 3 szczytówki, no i komplet dolnik razem z elementem do szczytówki, do mocowania szczytówek. I teraz tak, wędka jest dwuczęściowa, bardzo ładną pracę i jest lekka, przyjemnie się trzyma w ręku. 105 zł, atrakcyjna cena na początek dla osoby, która chce rozpocząć wędkowanie. Oczywiście możecie znaleźć w jakichś sklepach, hipermarketach, czy nawet w sklepie wędkarskim wędkę tańszą, no ale nie do końca polecamy, no, ma być to też przyjemne, nie chcemy, żeby klient się zraził, żeby od razu zaczął swoją przygodę na przykład ze złamaną wędką, czy z wędką, która nie do końca spełni jego oczekiwania. Następnie mamy kołowrotek. Propozycją naszą jest kołowrotek Okumy, która daje nam 5 lat gwarancji. Kołowrotek Carbonite 140A, to jest rozmiar taka czwóreczka, do tej wędki idealnie pasujący i solidna maszynka, która rzadko się psuje, nie mamy na nią reklamacji. Okuma w zestawie daje nam żyłkę, od razu przystosowaną do łowienia federowego. Kołowrotek, jak wspomniałem, ma 5 lat gwarancji, hamulec przedni walki oraz hamulec tylni wolnego biegu, dzięki któremu możemy na chwilę zostawić wędkę, odejść, załatwić jakąś sprawę, wrócimy i wędka nie będzie wciągnięta do wody przez rybę. I teraz mamy wędeczkę kołowrotek. Kołowrotek kosztuje 99 zł. Taki komplet łącznie, jak liczycie, wychodzi 204. Myślę, że jak robicie zakupy w sklepie wędkarskim, przynajmniej naszym, jeżeli bierzecie komplet i inne rzeczy, sprzedawca Wam udzieli jakiegoś drobnego rabatu typu 5%, więc ta cena będzie troszkę niższa. Następnie, jak już mamy wędkę i kołowrotek wybrane, musimy mieć, jeżeli chodzi o metodę, zestaw koszyki foremka. No tutaj daję Wam dla propozycji Mikado. Jest to zestaw trzech koszyków razem z foremką, on się nazywa Aperio, kosztuje 28 zł. Są też inne zestawy, są zestawy zagraniczne angielskich firm, są zestawy innych polskich producentów. Można w tym grzebać, ale około 20 zł, a nawet taniej, jeżeli poszukacie, da się kupić taki początkujący zestaw. Następnie potrzebujemy haczyki. Są haczyki gotowe, powiązane, nie musicie się martwić, czy uda Wam się go zawiązać, czy nie. Od razu z zamontowaną tutaj dla przykładu gumką, w którą montujemy przynętę typu dumbbells lub różnego rodzaju pellet. I teraz tak, dlaczego proponuję taki rodzaj haczyka? No dlatego, że mamy go już zawiązanego, nie musimy się o nic martwić, możemy go szybko zmienić, nawet jak nam się urwie, poplącze czy pokręci. Gumka jest to jednym z najprostszych sposobów montowania przynęty. Bardzo szybko to się robi i bardzo przyjemnie, bez żadnych większych problemów. Tak więc 12,50 zestaw haczyków, tu jest akurat na plecionce nawet, więc mamy pewny zestaw. Następną rzeczą jest przynęta. Tutaj Wam pokazuję przynętę firmy Meus. Jest to przynęta Pellet Soft, bardzo intensywnie pachnąca. Tutaj akurat mamy zapach squida z pieprzem, ale tych zapachów jest mnóstwo, naprawdę od ananasa po wszystkie rodzaje smaków. Taka przynęta, cały słoik, w którym jest naprawdę bardzo dużo dumbbellsów, kosztuje 9,90, 10 zł.
i są to sprzęty, na które sami często łowimy i są łowne. Oczywiście są też waftersy, pop-upy, jest tego bardzo dużo, no ale jak zaczynacie, to na początek Wam to wystarczy, potem będziecie się w to wgłębiać, będziecie mogli nas zapytać, czy na internecie sobie poczytać o innych przynętach. Są droższe, tańsze, nie zawsze cena znaczy w przynętach, że będzie to przynęta łowniejsza. Czasami po prostu trzeba albo mieć dobre miejsce, czasem szczęście, trochę techniki, no czynników jest tak dużo, każdy zawodnik Wam powie, że przynęta nie zawsze jest najważniejsza. No i potrzebujemy do tego koszyka, co przed chwilą Wam pokazywałem, mikado, coś zapakować, więc potrzebujemy albo pelet, albo jakąś zanętę. W tym wypadku tutaj pokazuję Wam zanętę Meusa, to jest pelet Meusa, który jest już gotowy, czyli też jak jesteście zaczynającymi wędkarzami i jeszcze nie potraficie rozrobić sobie tego prawidłowo, możecie kupić gotowy pelet, dzięki któremu po prostu od razu go ładujecie do koszyka i nie ma nic z rozrabianiem wody, nie macie problemu z tym, ile tej wody dolać, co dalej z tym peletem zrobić, ile on ma wysychać. Oczywiście są też zanęty, które są suche, bardzo dobre. Tutaj jest na przykład firmy Feederbite, konopia ochotka w okresie właśnie wiosennym czy jesiennym, bardzo skuteczna. Nawet już trzeba samemu tej wody dodać, więc jeżeli ktoś chce popróbować zanęt bardziej może takich, trochę więcej pokombinować, no to musi sam sobie z tym poradzić. Jeżeli ktoś chce iść na taką łatwiejszą drogę, no to może kupić sobie zanęty lub pelety od razu gotowe. Jak widzicie, przedstawiłem Wam tutaj bardzo mało produktów. Jest to zanęta, przynęta, haczyk, koszyk, wędka, kołowrotek z żyłką i to jest już cały zestaw, żeby pojechać na ryby. Wiadomo, że są jeszcze takie akcesoria, przydałoby się mieć podbierak, wiadomo, że trzeba tą rybę podebrać, czy jak złapiemy takiego karpia na stawie hodowlanym, też trzeba zadbać o jego zdrowie, żeby nic mu się nie stało, może być jakaś mata, no i ewentualnie siatka, żeby przetrzymać tą rybę do zdjęcia. My wyznajemy zasadę catch and release, więc łowimy sportowo, łapiemy ryby i od razu wypuszczamy, żeby nie męczyć ryby, ale jeżeli ktoś chce się pochwalić większą ilością ryb, zbiera je w siatce, potem robi zdjęcie i tak to się odbywa. Tak więc widzicie, zestaw Wam się wyświetli, dokładnie cena, ile by Was kosztował, no ale myślę, że są to przystępne pieniądze, żeby zacząć wędkowanie, a jak Wam się spodoba, wtedy powoli, powoli będziecie rozwijać swoje sprzęt, swoje przynęty oraz no, pomysły na metod feeder. Zapraszam Was do sklepu, subskrybujcie, lajkujcie, jak jakieś macie pytania, dzwońcie, piszcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam, cześć.